Proszę Państwa, ja... Koledzy właśnie poszli się przebrać, a ja jestem najszybszy. Ja tutaj mam... No nie powiem, co mam, bo młodzieży trochę tu mamy, to tak nie będę propagował. W każdym razie mam coś tutaj takiego, niech to zostanie naszą słodką tajemnicą, słodką jak gorzka żołądkowa. No. Proszę Państwa, to jest rekwizyt. Chciałbym, żeby teraz wszyscy wzięli udział w quizie. Quiz będzie bardzo łatwy. Jeszcze do panów inżynierów, proszę mi dać tyle dźwięku, żebym ja mógł dalej mieć mikrofon od ust, a był tak samo słyszalny, dobra? A ja sobie potem w odpowiednim momencie przybliżę. Także podciągnijcie mi go trochę. Raz, dwa, trzy. Państwo mnie słyszycie teraz dobrze? Z tyłu też mnie słychać? Możecie więcej dać troszkę. Z tyłu mnie słychać? Dobrze. Proszę Państwa, ja zadam pytanie, prośba jedna. Żebyście nie kombinowali z tą odpowiedzią, tylko od razu, co wam pierwsze przyjdzie do głowy. To jest bardzo ważne. Dobrze? Jesteście gotowi? I znowu trzech gotowych. Tak. Jesteście gotowi? I zobaczcie, inna energia. Uwaga, zaczynamy. Proszę Państwa, pytanie brzmi tak. Co jest złego w piciu alkoholu? Zobaczcie, ile osób wzięło udział. I prawidłowa odpowiedź w sumie. Niesamowite, jak jesteście zgodni. Jak, powiem wam tak, jak o to pytałem w Kielcach kiedyś ostatnio, a tam jest 5000 ludzi amfiteatr, to tylko jeden facet się odezwał. Siedział tak jak pan tutaj. Ja się pytam, słuchajcie, co złego w piciu alkoholu? A facet wstał i mówi, to, że się kończy. Zobaczcie, jaka dobra odpowiedź. Ja jeszcze chciałem z wami porozmawiać. Odsunę sobie, żeby... Bo wam pokażę. Chciałem o dwóch innych aspektach złych w piciu alkoholu porozmawiać. Pierwsze, co jest złe w piciu alkoholu, to oczywiście poranki i nasze kobiety. A co najgorsze, to idzie w parze. Zła kobieta o poranku. I zauważcie teraz, panowie, kto się chichra. No tak, drogie panie, taka jest prawda. Czy tu jest inaczej? W kałuży jest inaczej, tak? Dobra, to która z pań rano wstaje, jak wasz, nie wiem, wasz żywiciel, król, pan i zbawca jest po wielkim zmęczeniu, to która z was przychodzi rano do sypialni o 6 czy o 7 i mówi, dzień dobry, kochanie, jak ci się spało? Główka boli? Może coś zimnego do picia? Kefirek, piwko, no? No widzę, że nie ma chętnych. Ja też przepraszam, bo ja tak zapytałem ogólnie, to wiem, że się każdy poza panami tu wstydzi odezwać, ale ja mogę teraz konkretniej zapytać, tak żebyśmy mieli jednoznaczną odpowiedź, nie wiem. Muszę się przyjąć, okularów nie wziąłem, ale tak sobie tutaj muszę wyłapać, kto by z państwa był tak tutaj zgodny. O, tam, państwo jesteście tam, państwo jesteście, widzimy się? Państwo jesteście małżeństwem, czy tylko śpicie ze sobą? Tak, nie, a mogę skorzystać z usług pana żony? Ja tylko chodzi mi, niech pani odpowie, jak się pani wstydzi, to koleżanki mogą pomóc. Chodzi mi o to, jak pani wita swojego króla, zbawiciela, męża, jak wraca po imprezie do domu. Długo go nie było, pani czeka w domu z wałkiem 6 godzin. W końcu przyszedł, otwiera pani drzwi i patrzy pani, a przyszedł na kopciuszka. Wie pani, co znaczy na kopciuszka? W jednym bucie. I chodzi mi o to pierwsze wrażenie, o co pani go pyta. Koleżanki mogą pomóc, proszę. Wszedł, a pani go pyta... Gdzie byłeś, tak? Gdzie byłeś? Większość pani tu gdzie była, podpowiadała. A to naprawdę, naprawdę, gdzie byłeś, pani by zapytała, tak? A zastanawiała się pani kiedyś, po co pani ta wiedza jest potrzebna? No bo nie, bo stoi facet w drzwiach w jednym bucie, a pani go pyta, gdzie byłeś? Czyli co, pani mu chce iść poszukać tego buta, czy co? W ogóle, słuchajcie, po co o cokolwiek pytać faceta, który w styczniu stoi w jednym bucie? Na co liczycie, że co on powie? Dajcie spokój, poczekajcie do rana, zaatakujcie, kiedy będzie bezbronny. Tak jak moja żona. Ona, słuchajcie, jest mistrzem. Moja żona, słuchajcie, zawsze jak ja jestem w niedzielę, czyli dzień po wielkim zmęczeniu, to wiecie, że ona zawsze o 7 rano musi kwiatki podlewać? Wchodzi do sypialni o 7 rano zawsze. Jak ja, kurwa, nienawidzę tej zielonej konewki. Słuchajcie, i najpierw jest atak światłem. Podchodzi do okna i jest tam...
jak jestem już całkowicie oślepiony, to wtedy podchodzi i pyta się z taką dziką satysfakcją. A pamiętasz, co wczoraj wyprawiałeś? Oczywiście, że nie pamiętam. Jakbym pamiętał, to bym nie wyprawiał. Istotą wyprawiania jest niepamiętanie. Zapamiętajcie sobie to, drogie panie. Jeszcze ostatnio ona mówi do mnie, no wiesz co? No wiesz co? No ty normalnie jesteś alkoholikiem. Nie śmiej się. Czy ja wyglądam na alkoholika? Popatrzcie na siebie. Rozumiesz? Ja przepraszam bardzo, ale ja się chciałem zapytać, ilu tu jest alkoholików? Tak, a teraz zmienię pytanie. Zmienię pytanie i koledzy, panowie, bracia. Ilu z was usłyszało od swojej drugiej połówki, jak żeście wracali z imprezy, ilu z was usłyszało takie słowa? No wiesz co? Normalnie wstyd. Zachowujesz się, jakbyś wódki na oczy nie widział. Proszę bardzo, ręka do góry. Patrzcie się, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. A ilu się bało podnieść? Jeszcze ostatnio do mnie mówi... Aha, pamiętajcie, panowie, nie zróbcie tego błędu, co ja. Nigdy nie mówcie o swojej żonie, czy kobiecie, że to jest wasza lepsza połówka, czy coś. Ach, się wściekła ostatnio na mnie. Nie mów tak do mnie! No, ja nie jestem żadną twoją połówką. Twoja połówka jest w lodówce. No słuchajcie, tak mnie znerwowała, że ja jej postanowiłem wtedy udowodnić, że my mężczyźni naprawdę nie jesteśmy pijakami wszyscy. My naprawdę potrafimy sobie odmówić tego kieliszka, jak potrzeba. Prawda? No, tylko po co? I mówię, ja ci pokażę, akurat się zdarzyła okazja idealna, ponieważ tego samego wieczoru byliśmy zaproszeni do wujka Teofila. A wujka Teofila odmówić kielicha to nawet kierowca nie potrafi. Tam jest akcja taka, zawsze się pyta, wujek pyta tak, kto prowadzi u was? I ta ofiara, co się zgłosi, to mówi, a, to tobie będziemy populali. I ja mówię, ale ja ci udowodnię, że kropli nie wypiję. I zobaczysz, znaczy kropli. Krople muszę dyżurną wziąć, wiecie o co chodzi, żeby nie było tego obciachu, co to kobiety lubią zrobić facetowi. Wchodzi na imprezę i robi ogłoszenie parafialne. Wiecie, o czym mówię? Wchodzi baba na imprezę i mówi, słuchajcie, cześć, cześć, słuchajcie, jemu nie nalewajcie, on dzisiaj nie pije. I potem wszyscy tak na ciebie patrzą, Jezus Maria, co się stało? I potem północy opowiadasz kolegom, że jednorazowa akcja, babie udowadniam. I mówię, żeby nie było tego, to robimy tak, że ja biorę dyżurną lampkę wina. Dyżurną, wiecie, masz wino dyżurne jedno na imprezie cały czas, jak ktoś podchodzi, kumpel do ciebie, mówi, ty, walniesz lufę, a ty mówisz, wiesz co, mam winko jeszcze. I się nie tłumaczysz i mówię, taki układ zawieramy. Lampka wina przez cały wieczór. Dobra. I poszliśmy. Do wujka byśmy na 19 zaproszeni chyba. I tak, wujek w bloku mieszka, to jest ważne. Macie tu bloki? No, to wiecie, o co chodzi. Dla mnie to jest fenomen zawsze, bo wujek zawsze nas wita. On ma mieszkanie, nie wiem, 36 metrów kwadratowych w bloku, na trzecim piętrze. Ale zawsze nas wita na klatce schodowej. Na, zapraszam do salonu. Zaprosił do salonu. Prezent, życzenia, buzi, no i sakramentalne pytanie. Jak na każdej imprezie, czyli... Na! To czego się napijecie? I pierwsza się odezwała strażnik Teksasu. Mówi tak. No nie, no ja to nic, bo jutro dzieci, samochód, będę odwozić. A on to nie wiem. A on tu kurwa stoi. I ja mówię, ale ja ci pokażę. Mówię, dobra, ja ci pokażę. Mówię, dobra wujek, w takim razie dla mnie ja poproszę lampkę czerwonego, wytrawnego wina. I tu się los do mnie uśmiechnął po raz pierwszy, ponieważ wujek wina nie miał. A ja sobie pomyślałem, a co za różnica, co będzie winko czy drineczek, nie? No nie, bo co za różnica? Mówię, dobra wujek, no to nie masz, no to widzisz, nie masz, no to trudno, no to dla mnie whisky z kolą. Setkę. I oczywiście strażnik Teksasu była czujna. Ale to obiecałeś. Ja mówię, że wina nie mam. Ale obiecałeś, ja mówię, wina nie ma. No i ciotka oczywiście spieprzyła całą sytuację, bo znalazła wina. Z komunii Jessiki zostało. Się nie śmiej, Jessica w tym roku technikum skończyła. Jak mi ciotka wlała 10-letniego bułgarskiego słodkiego wina, to po pierwszym łyku zrozumiałem, dlaczego ono się nazywało Rigoletto.
Ale sobie pomyślałem z drugiej strony, że nawet lepiej, bo nie będzie kusiło. A wiesz, całą noc miałem spędzić z Rigolettem. Mówię, dobra, odstawiłem sobie, żeby mi nie zapiło, tylko tak do tyłu, wiesz. I mówię, ja jej pokażę. I zacząłem imprezę z Rigolettem, a oni zaczęli grilla na balkonie. Czujecie klimaty grill na balkonie? Wiatr we włosach, wódka w kieliszkach, rozum w... śpi. Stara tylko co chwilę przez balkon, co mam w ręce, a ja w jednej ręce słodkie Rigoletto, a w drugiej kaszanka z grilla. I z tą kaszanką całą noc chodziłem, bo nie jadłem, bo się bałem, bo słyszałem, że karma wraca. Wiecie, że ja wtedy pierwszy raz zobaczyłem, że czas inaczej biegnie na imprezie tym, co piją i tym, co nie piją? Poważnie. Znaczy inaczej biegnie. On w ogóle się mierzy w innych jednostkach. Ja mierzyłem normalnie zegarkiem. Wiesz, o co chodzi. Patrzę, u mnie była na przykład 19:20, a u nich była już 4:07. I to u nich zapierdala, a u mnie stoi. U nich 10 minut, u mnie 2 godziny. Ja wtedy pierwszy raz zobaczyłem na własne oczy, że istnieje przynajmniej 5 takich widocznych stadiów wchłaniania alkoholu do krwi. Wiedzieliście o tym? Jest 5 stadiów. Pierwsze stadium wchłaniania alkoholu to jest faza mądry. W fazie mądry gęba się nie zamyka, bo człowiek jest mądry, nie? Wszystko wie na każdy temat, zawsze jest mądry. Zawsze ma rację, nawet jak nie ma racji, bo jest mądry. Potem jest faza druga, to już jest faza przystojny. To jest prosta faza, bo tam jest człowiek po prostu przystojny i każda laska na niego leci, bo jest przystojny, nie? Prawda? To wiadomo. Potem przechodzimy szybko do fazy bogaty. No i to już jest krok od fazy nieśmiertelny. No i każdą imprezę kończymy fazą niewidzialny. Ja te wszystkie fazy zobaczyłem na własne oczy. Najpierw się dosiadł do nas Janusz, który jest kompletnym idiotą normalnie. To nie jest, że coś na Januszów, tylko dam wam przykład. Janusz jest tak głupi, że kiedyś w połowie miesiąca za ostatnie pieniądze, podkreślam, w połowie miesiąca, Janusz za ostatnie pieniądze kupił se portfel. No przecież normalnie byście tego nie wymyślili. Ale teraz już patrzę, Janusz szczelił lufę, Janusz jest mądry. Przysiadł się tego, mądry, gęba się nie zamyka, wszystko wie. Najgorsze jest to, że faza mądry idzie z fazą dowcipny. I tu jest problem, bo co Janusz gębę otwierał, to mu żart wypadał. Ja wszystkie... Niech się pani nie śmieje, bo jakby pani usłyszała żart w wykonaniu Janusza, to by se pani musiała głowę do lodówki na pół godziny wsadzić potem. No takie siekiery, no mówię wam. A tam przy stoliku same baby i słuchaj, a jeszcze baby drinknięte. A baby pijane, to jest dopiero bonanza. Słuchajcie, co Janusz dowcip powiedział, to one się normalnie sukienkami nakrywały. I jakie śmieszne to było. Ja mówię wam, co chwilę Victoria's Secret oglądałem. Co gorsza, nie tylko Victoria's Secret, ale Halina's Secret, Teresa's Secret. A na koniec jeszcze ciotki Secret zobaczyłem. No bo Janusz parę dowcipów miał w zanadrzu, no to taka prawda. Z tym, że Janusz ma słabą głowę, więc tak, on był w fazie mądry, walnął lufę, patrzę. Janusz już jest w fazie przystojny. Podszedł do Baśki. Baśka się pierwsza dowiedziała, że Janusz jest przystojny, ponieważ zaśpiewał jej. Baśka miała fajny biust, po czym ją zaciągnął na parkiet, zrzucił klapki i zaśpiewał swój największy przebój. Pójdę Basza! Pójdę Basz! Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy to się tej biednej Baśce podobało, bo ona z kolei ona se wszczyknęła do warg, wiecie, tam się coś wszczykuje, nie? Wiesz, o co chodzi, chciała być polską Barbie, czy coś. Tylko coś tam przegięła i została polskim glonojadem. Nie, wszystko w porządku, tylko problem polega na tym, że teraz Baśka jest fajna, tylko że nie widać, co myśli. Bo se za dużo wszczyknęła i wargi jej twarz zasłaniają. Jedno, co było widać, że pasują do siebie z Januszem. No bo Janusz se nic nie wszczyknął, ale faceci, jak tańczą, nie wiem, czy zauważyliście, mają ugięte nogi. I to powoduje, że mięso, które tu się ugina w tych kolanach, wychodzi na twarz. A jeszcze Janusz nadciśnienie miał. I się spocił. I teraz wyobraźcie sobie, Janusz z przodu. Janusz z przodu wyglądał tak, jak pawian z tyłu. I Baśka do tego. Ja wam powiedziałem, że jest 5 stadiów wchłaniania alkoholu, to kłamałem, jest więcej.
bo jeszcze są różne takie inne fazy pośrednie. Na przykład u wujka pojawiła się faza taka. Na szafie była gitara. Kojarzycie, jak są gitary czasami na szafie? Leży to latami zakurzone. I tam u wujka taka gitara była na szafie. Janusz był już mądry, przystojny. Walnął kolejną lufę, patrzę, Janusz przechodzi do kolejnej fazy. Mam talent. To jest straszne. Wziął tą gitarę. Nie, ja rozumiem, że każdy z nas ma jakiś talent. Wiecie o tym. W ogóle wiedzieliście o tym, że każdy z nas jak się rodzi, to się rodzi z jakimś talentem. Tylko go trzeba potem rozwijać. O ile jest co. Ja na przykład dostałem na pierwszą komunię, to się wam pochwalę, dostałem skrzypce. No. I czy wy myślicie, że ja teraz wyciągnę z namiotu skrzypce i będę was katował jakąś melodią? Nie. Bo ja jestem mądry. Jak ja zobaczyłem, że mi te skrzypce nie idą, a nie szły mi kompletnie, to się wam przyznam, że w życiu nie udało mi się żadnego dźwięku z tych skrzypiec wydobyć. Chociaż dmuchałem w każdą dziurę. Co ja będę daleko szukał? Wszyscy mieliście w szkole wychowanie muzyczne? Halo, mieliście czy nie? Mieliście, bo tak już śpicie. Pamiętacie, jak się nosiło do szkoły ten taki flet, prosty flet? Ja to nosiłem w worku z butami, zawsze upieprzony w glinie, w piasku, ale miałem. Nosiliście do szkoły flet prosty? I powiedzcie mi teraz, czy wy przy okazji jakichś świąt, nie wiem, Wielkanoc, Boże Narodzenie, wyciągacie flet ze szafy i katujecie rodzinę swoją melodią? Nie, bo jesteście mądrzy. Prawda? Kiedy pani ostatnio miała flet w ustach? Więc wujek też był mądry, gitarę miał na szafie. Ale dostał na komunię, ale użył tylko raz. Pojechali na jakiś obóz harcerski czy coś. Wujek zaśpiewał szabadabada amore, poderwał ciotkę i gitarę schował. Tylko nie dość dobrze schował, bo Janusz ją znalazł. No. Natomiast co dalej? No, potem przychodzi faza na imprezie, to wszyscy znacie, taka durna, że zawsze brakuje alkoholu. Niezależnie od tego, ile byś nie kupił, brakuje. Ja patrzę, wujek mówi, ty zobacz, żebo taksówkę żem zamówił, czy przyjechali. Ja słuchajcie, patrzę przez okno, a tam nie stoi taksówka, tylko ciężarówka. Ja mówię, rany boskie, wujek, to żeś, na co ty żeś tyle tej wódki zamówił? A on mówi, a człowieku, a ja wiem, czy to będzie handlowa niedziela, czy nie handlowa. Ja nie będę ryzykować. Ale był dopiero piątek. No i to już, jak ta ilość alkoholu i tego wszystkiego, to już, to jest chore. Wszystko otworzone, napoczęte, ja to nazywam faza lepka. Ponieważ wszystko jest, więcej jest rozlane na podłodze niż w żołądkach. Idziesz i wszystko się lepi. A najgorsze, to wam powiem, co się lepi, to faceci do siebie. Oj, to wam powiem, ty, my jesteśmy krajem, co podobno nie lubi gejów, tak? To idźcie sobie do wujka na imprezę po 12. Wszystkie chłopy przytulone do siebie czołami. I wszystkie se miłość wyznają. Wszystkie. Dzieci, zamykamy uszy, bo będę cytował wujka. Zamykamy uszy, wszystkie dzieci. Stoi jeden z drugim i tak. Marianku, Marianku. Zawsze ci to chciałem powiedzieć, ale kurwa nie było czasu. Marian, kurwa. Marianku, jak ja cię, kurwa, szanuję. I wszyscy to samo. Znaczy, przepraszam, nie wszyscy. Bo Janusz, to nie będę już dzieci męczył, powiem inteligentnie, Janusz nie był przyklejony z żadnym facetem. Janusz siedział na kolanach u cioci Basi. Kumacie? Wiecie, o co chodzi. Jedną ręką trzymał się tutaj piersi chyba, czy coś, żeby nie spaść, a drugą pokazywał, skąd się biorą dzieci. No, no wiecie, o co chodzi, nie? Baśka sztywna warga, nie? Nawalona. Janusz też już coś tam sztywne ma. To jest takie coś, że jak widzicie taką parę, to wiecie, że albo przed chwilą będzie, było, albo zaraz będzie właśnie. I żal mi tylko było Wieśka, bo siedział koło nich, pół metra od nich siedział Wiesiek i tak. Baśka warga sztywna, a Wiesiek warga dotąd. Wiedział, że go już na Baśkę nie stać dzisiaj. Ale debil sam sobie winien, bo się spóźnił. Nie był jeszcze ani mądry, ani przystojny, ani bogaty. No nie, ale mi go było żal, bo naprawdę chłopu się lały łzy i tak patrzył na tą Baśkę, wiedział, że żadnych szans na Baśkę nie ma, żadnych. Nic mu nie pomoże zdobyć Baśki dzisiaj już. Nic. Nawet to, że jest jej mężem. No taka była impreza. I w końcu Wiesiek się zdecydował dać mu w mordę. Co jest normalne. Ale było za późno, bo Janusz był w kolejnej fazie i był jaki? Nieśmiertelny! I w tej fazie trzeba uważać, bo facet traci fonię. Czyli cała energia, którą miał w ustach, idzie mu w pięści. Wtedy
nie wiadomo co mówi. I co ten Wiesiek mu chciał dać w pysk, to Janusz mówi: ja kurwa mam, mama. I my nie wiedzieliśmy, o co chodzi, a Janusz, a o co ci chodzi? Ja kurwa mam, mama. Ja wie, Janusz, co, mamę zawołać chcesz, czy co? No bo też jej matki wtedy był. Ja mam, mama, mama, tylko mama, 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 mama. I się okazało potem, że jemu chodziło o to, żeby walka była MMA. Wiecie o coś, walki w klatkach. Tylko że wujek klatki nie miał. Ale Janusz nie był wymagający, klatka schodowa wystarczyła. No, także na szczęście policja przyjechała szybko, zgarnęli go, ale też mieli pecha. Też mieli pecha, bo jak przyjechali, to Janusz był już w kolejnej fazie i był niewidzialny. Więc pierwsze, co zrobił, jak przyjechali, to ich opluł. Bo i tak nie wiadomo kto. Ale powiem wam, policjanci mieli cierpliwość anielską. Skuli go, wrzucali do auta, to wtedy ich zwolnił. Obydwu! Obydwu zwolnił! Z pracy! No i go wzięli do tej suki, wywieźli, jeszcze tłukł się w drzwi, jak wywozili. Ja was do samego Strasburgera opiszę! I zabrali. No i to jest taka faza na imprezie, że już wiecie, o co chodzi. Wszyscy orbitują, lewitują. Podeszła do mnie strażnik Teksasu i mówi tak. Łukasz, idziemy. Nikt się nie kapnie, że nas nie ma. Wy wiecie, że ja błogosławiłem ten moment? Ja pierwszy raz w życiu, ja się cieszyłem, że jako jeden z pierwszych wyjdę z imprezy. Wiecie, normalnie wcześniej, jak ona mnie wyciągała z imprezy, trzecia rano, czwarta rano, mówiła: o, Łukasz, chodź, idziemy. Łukasz, idziemy. To co ja mówiłem? To idźcie. A teraz mówię: dziękuję ci, kochanie, że mnie zabierasz od tych pijoków. Dziękuję ci bardzo, cię kocham cię. Nawet tak się wzruszyłem, że wiecie co? Wypiłem to wino, co mi ciotka dała. A mówię: ciocia, żeby jej przykrości nie robić. Mówię: dobra, ciocia, to dziękuję bardzo, to na razie. I powiem wam, że się poczułem jak na stoku narciarskim przez chwilę. A wiecie, o co chodzi? Po 6 godzinach trzymania się grzaniec zrobił. Odstawiłem i mówię: dobra, ciocia, dziękuję, idziemy, na razie, pa. I wychodzimy i nagle wujek. He, 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 jakie pa? Ja mówię: do domu, pa. Co pa? A rozchodniaczek? I słuchajcie, wlał mi do tej szklanki powinien 50 gram czystego alkoholu. A ja mówię: kurde, po tym torcie słodkim, po tym wszystkim, to nawet mi dobrze zrobi. I dobra, mówię: wujek, no to rozchodniaczek, siup ten głupi dziób i wypite. I teraz uwaga, wyścig z czasem. Przechodzimy z dużego pokoju do korytarzu, już na klatkę schodową, już ubrani. I nagle se strażnik Teksasu przypomniała: Łukasz, czekaj. Ja chyba muszę do toalety. I poszła, a ja w tej kurtce, w tej copce powiedziałem: nie pójdę, już tam nie wrócę, już tu będę czekał. Spocony cały, jeszcze 50 od środka. A tam, słuchajcie, w dużym pokoju patrzę, a tam kraina wiecznej szczęśliwości już była. Tam było jak w TVP Info. Wszystkie jednostki w powietrzu, a wujek już miał fazę tańca towarzyskiego. Wiecie, jest tańc towarzyski. Wódka, zapojka, a wujkiem kieruje krok tańca. Szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki. I tak mówi: a, jeszczeście nie poszliście? Ja mówię: wujek, idziemy, tylko w toalecie jest. A, w toalecie. To chodź, pierdykniemy rozchodniaczka. Ja mówię: wujek, ale rozchodniaczek już był. Jakie był? No mówię: no tu w pokoju był. A to był taki zwykły, pokojowy rozchodniaczek. A teraz będzie rozchodniaczek, drzwiaczek. I wlał mi do szklanki 100 gram czystego alkoholu. A ja po prostu tego wszystkiego tak stałem i tak wziąłem i tak wypiłem. No. A potem to już poszło z górki. Na korytarzu był jeszcze rozchodniaczek, windziaczek. Na dole był rozchodniaczek, pożegnaczek. A przed blokiem rozchodniaczek, taksówkaczek. I w ten sposób w ciągu 10 minut stałem się mądry, przystojny, bogaty i nieśmiertelny! I to mogłaby być puenta tej opowieści, jakby nie to, że nie miałem jeszcze ostatniego stadium i nie byłem niewidzialny. Rozchodniaczek, taksówkaczek trwał tak długo, że strażnikowi Teksasu skończyła się cierpliwość i pojechała do domu. Sama. Znowu sama. Trzem taksówkarzom skończyła się cierpliwość. I też pojechali sami. A wujkowi skończyła się wódka i nigdzie nie pojechał. A ja stoję, patrzę na zegarek, trzecia w nocy, sobie myślę: kurde, i co zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem? I co zrobiłem?
Wróciliśmy do wujcia na imprezę. Baśka jeszcze była. No niestety skończył się alkohol dość szybko, więc... Na szczęście na końcu znalazło się co? Pyszne, bułgarskie, słodkie Rigoletto, którym na koniec z ciocią i z wujkiem przepiliśmy rozchodniaczka, żygaczka. I wróciłem do domu nad ranem i miałem fazę sprytny i mściwy. Mówię, ja jej pokażę. Ja jej pokażę, ona będzie uskakiwała do pana swego. Mówię, tak wejdę, tak, se, tak wejdę, żeby jej nie budzić. Tak sobie wymyśliłem. Mówię, wejdę od tyłu. Ale się nie udało. Bo spała na plecach. Więc poszedłem do dużego pokoju, położyłem się w legowisku psa, zamknąłem oczy i zasnąłem jak człowiek, osiągając ostatnie stadium i stając się niewidzialny. I tu, proszę Państwa, już jest puenta tej opowieści, bo ona weszła rano i zrobiła najgorszą rzecz możliwych. To teraz sobie wyobraźcie, co ja... Podeszła do mnie, wyjęła mi głowę z kuwety kota. No, bo jeszcze chyba wieczorem udowodniłem, że jednak karma wraca. Wyjęła mi głowę z kuwety kota, tak popatrzyła z politowaniem i powiedziała tylko tak. Śniadanie. Wy rozumiecie? Nic, żadnego punktu zaczepienia, bo jakby zygnęła coś, nie? A co to robiłeś za te, to byś powiedział, a co, a za swoje, a dorosły, nic, a tu nic. Słuchajcie, byłem tak przerażony, że wstałem i jak baran za nią do tej kuchni poszedłem. Znaczy baran, jak saper. Wiesz, o co chodzi? Jeden nierozważny ruch i łeb ci rozpierdol. Ale doszedłem żywy. I w kuchni patrzę, nie ma żartów. Stoi obrócona plecami, napierdziela tymi filiżankami w tym zlewie i się nie odzywa. Ja mówię, uuu, nie będzie wesoło. Mówię, będę się musiał chyba pierwszy odezwać. No, będę musiał przełamać, bo była... A mówię, co mi zależy w sumie, nie? Mądrzejszy ustępuje. I tak ją zahaczyłem, mówię, kochanie, kochanie. I ona się zwróciła. I ja wtedy mówię, kochanie, tam koło ciebie w tej szafce taka whisky jest, ten bączek taki mały. Weźże mi nalej do szklanki trochę, tak wiesz, i coli trochę. Wiesz, o co chodzi, żeby tak zabarwić, nie? Tak, żeby się dzieci nie kafły. A ona do mnie tak. Popierdoliło cię? Ty masz dobrze w głowie? 7 rano? Normalni ludzie wstają o tej porze, jedzą śniadanie, a ty będziesz walił whisky z kolą! Ja mówię, nie ma co jątrzyć. Mówię, dobra, to dolej mi tam, albo lepiej dosyp mi tam trochę płatków owsianych. I powiem Państwu, że ja naprawdę nie uważam, że alkohol jest taki zły. Alkohol jest dla ludzi. Tylko trzeba znać umiar. A umiar przychodzi z wiekiem. Wypijcie, jak wrócicie do domu, za to, żeby do nas nigdy wiek nie przyszedł sam.